młody Stanisław, jak każdy z nas był osobą, która żyła w relacjach rodzinnych i je tworzyła. Dlatego przy wrażliwości Stanisława należy oczekiwać, że on także przy tej swojej kulturze ducha, pięknie serca, że też mu zależało bardzo na miłości rodzinnej, na dobrych, pięknych relacjach. I tu też możemy znajdywać odpowiedź, jak szlachetność świętego Stanisława powodowała, że on mimo i nie znajdywał zrozumienia u swoich rodziców na decyzję, żeby wstąpić do zakonu jezuitów, to on w innych sprawach z rodzicami nie prowadził żadnych konfliktów. On był posłuszny, wykonywał polecenia. Oni podejmowali decyzję, że ma wyjechać do Wiednia, do szkoły. Jest im posłuszny, wyjeżdża i tak dalej. Widzimy, że święty Stanisław, on też w stosunku do brata, który wyświadcza mu niebywale dużych, wielkich cierpień i duchowych przede wszystkim, i też fizycznych. On nigdy nie występuje przeciwko swojemu bratu. On nie uprawia do niego żadnych złośliwości. On nie skarży się rodzicom, nie robi dramatów. On te trudy i to cierpienie przyjmuje, przeżywa je i ofiarowuje Bogu w różnych intencjach. To jest niebywałe, dlatego że generalnie mamy jako ludzie tendencję do tego, że potrafimy oddać innym to samo, co od nich odbieramy. A więc czasami złość za złość, uszczypliwość za uszczypliwość. U Stasia Kostki tego nie widać. Ta jego cierpliwość, dbałość o to, żeby te relacje były rodzinne jak najlepsze, mimo tego bólu, który doświadczał, uszlachetniają go. To też sprawia, że Pan Bóg takiego poświęcenia nie marnuje. I to wielkie cierpienie przez ileś lat, że jest nierozumiany, że jego decyzje są nieakceptowane, że chce się Bogu poświęcić. Kiedy on był w Rzymie, to nadal otrzymywał listy od ojca z pogróżkami i z nakazem powrotu do domu. Ale nie podejmuje się tego. Za doradztwem ojców jezuitów odpisuje swojemu ojcu, że przecież powinien się cieszyć, że Bóg powołuje go na swoją służbę, jego syna. To wszystko to jest cierpienie i poczucie też pewnej samotności. Dlatego, że my chcemy mieć wsparcie w rodzinie. My chcemy mieć w rodzinie zrozumienie, jak bardzo boli to, kiedy najbliżsi nas nie rozumieją. Jak bardzo to jest takie poczucie, że człowiek jest jakby wśród innych, a jest taką samotną wyspą opuszczoną. Ale Bóg, kiedy idziemy w kierunku dobra i znosimy cierpienie w kierunku dobra, nawet te najtrudniejsze, bo od najbliższych, to Bóg to cierpienie też wynagradza. To jest niesamowite, co się dzieje później po śmierci Stanisława, kiedy jego brat odkrywa, kim naprawdę był jego młodszy brat. Kiedy on przybywa do Polski i opowiada rodzicom, co tam się wydarzyło w Rzymie i co się dzieje ze Stanisławem, ich synem i jego bratem. Oni przeżywają niesamowity szok.
Dla nich Stanisław nie był obojętny. Mimo że traktowali go bez zrozumienia należytego, to oni go też kochali. Ale po swojemu, według własnych życzeń, własnych oczekiwań. Chcieli mu napisać plan na życie, tylko że Bóg napisał mu inny. Przeżywają więc w rodzinie Kostkowie takie przemienienie, nawrócenie można powiedzieć wręcz. Nie na wiarę katolicką, bo byli wierzącymi, ale myślącymi trochę jednak inaczej. To powoduje, że brat Paweł bardzo przeżywa to, że nie rozumiał swojego brata, że zadał mu tyle cierpień. Sam coraz więcej się modli, coraz więcej pokutuje. Oddaje się temu, by szerzyć kult swojego brata. Angażuje się w życie religijne i charytatywne. Coraz bardziej staje się osobą pomagającą innym. Jego brat nie żeni się, nie zakłada rodziny. Ponieważ jest tak zaangażowany w życie religijne, powoduje to również to, że już kiedy nie żyli jego rodzice, on wyprzedaje majątek rodzinny w celu fundowania kościołów i klasztorów. I sam zgłasza się po tym, jak już wydano dekret o tym, że Stanisław Kostka jest uznany za błogosławionego. Kiedy taki dekret papież ogłasza, to jego brat postanawia też wstąpić do jezuitów. Niesamowite. Jaki to jest przykład tego, ile można łaski i dobra wnieść swoją najbliższą rodzinę przez ewangeliczne, chrześcijańskie, chrystusowe podejmowanie się trudnych wyzwań. Dlatego dbajmy o to, żebyśmy umieli w naszych najbliższych relacjach z nam bliskimi osobami, żebyśmy umieli jak najpiękniej poradzić sobie z tym, co jest trudne. Nie zawsze należy i można od tego uciekać, tylko trzeba pewne trudne sytuacje przyjąć, właściwie w nich być i cierpliwie dążyć do rozwiązania. I tego jest przykładem święty Stanisław Kostka. I Pan Bóg ten trud jego cierpienia jakby wynagrodził dopiero po jego śmierci, gdzie święty Stasiu Kostka patrzył na te całe dobro i na tą łaskę już z drugiej strony, tam razem ze wszystkimi w niebie.